Proszę Państwa, Warszawa nerwowa. Widzicie Państwo, że te dni upływają na jakimś stresie, na interwencji niejednej zresztą policji, pełno policji na stadionie, czy przy stadionie, czy przed, pod stadionem. Państwo widzicie, jaką świnię pochwycono, powalono ją na ziemię. No, policjanci to chyba potrafią, a ilu ich, tych policjantów było, zanim ci doszli? Białe kaski, białe hełmy, że tak powiem, no to tamci, którzy byli bliżej, w wozach dobiegli i powalili grubą świnię jakąś taką, Państwa, zobacz. Ale jak wrzeszczała, widocznie, nie wiem, chodziło o wykręcenie rąk, widocznie, jej tam bolało to wszystko. Jak wrzeszczała ta locha, jak ona wrzeszczała. Także wiecie Państwo, w tej Żebracznicy Wielkiej na Mazowszu nad Wisłą, w Żebracznicy Wielkiej, w Żebracznicy Warszawa, gdy jesteśmy, to oni najwięcej wrzeszczą. Tylko żeby wrzeszczeć, to trzeba wrzeszczeć we właściwym kierunku. Ja to odebrałam ostatnio wczoraj telefon od Mareczka i on tak strasznie wrzeszczał. Ja mówię, słuchaj, żeby wrzeszczeć żebrząc, to trzeba wiedzieć, kto, gdzie, w jakim momencie ma forsę. Kto, gdzie, kiedy, w jakim momencie, czyli właśnie kiedy ma pieniądze, a nie tak wrzeszczeć, aby wrzeszczeć. Wrzeszczeć, aby wrzeszczeć, to można kogoś rozdrażnić, można kogoś przestraszyć i to nic nie da. Także proszę Państwa, radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Bawiłyśmy się dzisiaj, proszę Państwa, cały 2 maja z kurczaczkiem w domu. Bawiłyśmy się i co z tego, żeśmy się bawiły? Bawiłyśmy się i co z tego, żeśmy się bawiły? Bawiłyśmy się i co z tego, żeśmy się bawiły? Warszawa, Śródmieście, Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra.